102-latek został oskarżony o napaść seksualną na 94-latkę w domu opieki w Sydney, informują australijskie media. Pracownicy placówki podkreślają, że są zszokowani całą sytuacją. Do zdarzenia doszło we wtorek w domu opieki społecznej nieopodal Sydney. Australijska policja informuje o agresywnym i nieprzyzwoitym ataku, jednak nie podaje szczegółów sprawy. Wiadomo jedynie, że napastnikiem był 102-letni mężczyzna, a jego ofiarą 94-letnia kobieta. Pracownicy ośrodka nie chcieli komentować całej sprawy, jednak przyznali, że są zszokowani i zasmuceni całym wydarzeniem. Bardzo żałuję, że ten domniemany atak miał miejsce w naszym domu opieki, powiedział rzecznik prasowy. Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych podopiecznych jest dla nas priorytetem, dodał. 102-latek został wypuszczony za kaucją i czeka na proces, który rozpocznie się 20 listopada, a grozi mu obecnie do 7 lat więzienia. Co myślicie o takim wymiarze kary dla 102-letniego potencjalnego gwałciciela 94-letniej kobiety? W końcu, idąc tokiem myślenia naszych zachodnich sąsiadów, można rzec, że była po prostu nieprzyzwoicie ubrana. Dajcie koniecznie znać, co o tym myślicie w komentarzach, a jeśli waszym zdaniem w Polsce przynajmniej dzieje się normalnie, koniecznie kliknijcie kartę, która właśnie się wyświetliła. Mówiliśmy tam sprawę 77-letniego warszawiaka, którego musiała z mieszkania siłą wyprowadzić policja, bo rzucał petardami w przechodniów. Serio. Subskrybuj ten kanał po więcej ciekawych newsów, których wypuszczamy nawet kilka dziennie. Ja już się żegnam. Cześć.